przełyka inaczej, ja ci widzę. Ale włączyła się chyba już? Nie. A dlaczego nie? Jeszcze chwila. Wypiję wodą Jana. Cześć, witam was kolejnego dnia. Dziś jesteśmy w Parku Narodowym, tak, to jest Park Narodowy Jezior Plitwickich. Jest godzina już prawie 12, więc mamy z półtorej godziny opóźnienia. O Jezu, z opóźnienia. Ale... Po prostu był spokojny poranek. No, mnie już nosi. Znaczy w sumie spokojnego poranka to nie było, więc tutaj nie ma żadnego profitu, bo no i tak musieliśmy wstać rano. O 6 rano była pobudka. Jest mnóstwo tej piesków w ogóle i to jest chyba najbardziej znana atrakcja w Chorwacji, więc zaraz ruszamy, właściwie teraz ruszamy i zabieram was ze sobą, lecimy. O, już. Tu. No, to papa. Dawaj. Wróć tylko po mnie. Ilu tutaj jest rybek, jaka ta woda jest czysta. Fajnie to wygląda, co nie? Wszystko. O, Sara kręci też po telefonem. Mnóstwo tych rybek. Szybko idziemy, póki co non stop idziemy albo taką ścieżką, albo takimi kładkami, co nie? Tak, które są, nie wiem, z metr nad ziemią. Może. Jest bardzo przyjemna. No, jest okej, jak najbardziej, nie jest póki co wymagająca w ogóle. No, nawet moja mama, która ma bardzo duży lęk wysokości, daje radę, chociaż mówi, że jest ciężko, nie podchodzi tak bliziutko, ale daje radę. Powinnaś, Sarunia, dodawać głos taki Krystyny Czubówny i opisywać tutaj wszystko to. No i tak bo będzie. Bo tak to będzie film przyrodniczy. Znaczy vlog przyrodniczy bardzo. Ale o czym ty mówisz? O moich TikTokach czy o swoich? Nie, o tym, że wiesz, że tak to, żeby był jakiś podkład jeszcze taki audio. Będzie. No, na przykład nie wiem, jak się nazywa tutaj ten wodospad. To też nie wiem, więc tego nie będzie. Ale ja normalnie coś tam se pogadam, nie? Na przykład, o, jesteśmy w jeziorach Plitwickich i patrzcie, tu macie wodospad. O, patrzcie, tu macie następne. O, wow, jezioro! Ja cię kręcę. Nie będzie tego jak coś. Jak nie będzie? A nie, no żartuję, Sara to będzie miała w TikToku, będzie. Ale na vlogu tego nie będzie. No, ale to wbijajcie na TikToka, moi drodzy. Tak jest, zapraszam. No. Można sobie zdjęcia zrobić, ale naprawdę mega, mega ładnie. Metrów.
Tak? No. To może jednak przyjdziemy szybciej, ale no nie wiem. Ja też nie wiem. Ale w każdym razie non stop są wodospady, jak możecie to zauważyć. Na przebitkach, chociaż nawet ciężko nazwać przebitkami, bo jest ich mnóstwo. No i no, co właśnie się chodzi czymś takim, albo właśnie jak wcześniej pokazywaliśmy, nie jest to specjalnie trudne. Nie, przyjemnie, nie czuć w ogóle, że się idzie. No, nie ma jakichś tam wielkich przewyższeń, więc... No, spoko się idzie. Bardzo fajnie. My czekamy właśnie na łódkę, są kolejki niestety, mimo że nie jest już tak stricte w sezonie. No, ale trzeba niestety chwilę odczekać. Jak perspektywa płynięcia łódką mi się podoba? Nie podoba. Sara nie lubi. Kiedyś w Dubaju płynęliśmy chyba 30, nie no, dłużej, minutę, dwie i już panikowałaś. Jesteśmy po przeprawie promowej, jak się podobała? Nie było źle, bo... Można było usnąć. Była tak nudna. Ale nie chcę mi się już. No i teraz pod górkę, ale ta przeprawa nas rozleniwiła strasznie. No i teraz jeszcze trzeba... Przepłynięciu łódką, teraz mamy jeziora dolne. No i tutaj zaczynają się pierwsze wodospady, ale chyba te jeziora dolne są krótsze, bo jak patrzyliśmy na mapę, to raczej dość mało będzie chodzenia. No ale też ładnie to wygląda. Zastanawiamy z Sarą, ile osób tutaj wpadło do wody. Bo w sumie no to nie są jakieś takie bardzo szerokie deptaki. Komu się nóżka powinie... Co? Mnie to nie ciekawi, a jak będziemy iść i nagrywać, to zaraz ty dołączysz do tego drona. Nie dołączę. Nie dołączę, ale... Tor, to stój, no. Jak ty trzymasz ten aparat? Trzymaj go porządnie. Co się śmiejesz? Wiktorku, uważaj. Cię aligator zje. Nie zje mnie. Nie ma tu aligatoru. Jak to nie ma? Nie ma. Dobra, idziemy. Chowam to już. Serio? No zobacz. No to rzeczywiście. Przestaliśmy na tym mostku, Sara. Przestaliśmy na właśnie. My doszliśmy pod wielki wodospad. Jak się podoba, Sara? No nie no, jest bardzo ładnie. Dobra, teraz się mam. Teraz tak. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ale jestem bardzo zmęczona. Na ten moment 14 tysięcy kroków. Ja mam niedosyt w krokach, ale wodospad. No to kółka za to. Piękne tyle. No i jest bardzo dużo piesków też tutaj. To jest moja Tosia. No. Z góry możemy obserwować, jak byliśmy na dole, od tamtą kładką sobie szliśmy i później był taki zakrętasek, że znaleźliśmy się na górze. No taki zakrętasek, że znaleźliśmy się na górze, bardzo ładnie to ująłeś. Zakrętasek. 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 My dostaliśmy burgery, bo już jesteśmy po jeziorach litwickich, jesteśmy mega głodni, jesteśmy takiego burgera z... frytkami i bułka po prostu z dużym kotletem. Nie, Sara jest zdegustowana bardzo. No, tak. Tutaj masz sos obok taki. Ale frytki jakie?
Za że jeden burger nie starczy, więc zamówiła sobie jeszcze sałatkę. Nagrywałeś tego burgera? Nagrywałem. Nie no, Sarze nie podszedł, w ogóle rozdała tego burgera. No i zamówiła sobie taką sałatkę. Tutaj już ma warzywa swoje upragnione.